Test, 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 test. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Jak zwykle i jak zwykle odganiamy miotłą skamieniałych. Więc jeżeli ktoś tutaj przyszedł przez przypadek oglądać coś tutaj na, powiedzmy, z telewizyjnego, nie wiem, tematu, no to niestety, ale chyba raczej nie będą tutaj takie wiadomości, gdyż to, co często tutaj mówię, z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, czasami rocznym do półtorej rocznym, no i tego niestety tak zwane stalaktyty i stalagmity pod sufitem nie potrafią zrozumieć. Więc jeżeli nadal nie wiecie, czym jest kuna biegnąca razem ze starą z babą Chin i goni o ktoś na jednokołowym rowerku, to i zastanawiacie się, co tutaj robicie, no to chyba raczej nic tutaj nie robicie. I tym antyskamieniałym filtrem, którego trzeba cały czas zmieniać, wiecie, bo się zapycha, zaczynamy dzisiejsze show. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko co powiem, czyli moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Przeczytajcie sobie disclaimer, spauzujcie sobie to wszystko, nie wiem, zróbcie sobie przy nim kawę, obiad, zapiekankę, kebaba, cokolwiek i wtedy możecie po przestudiowaniu powiedzieć tak, jo, gdzie to jest? Tak, jo, dobra, jadziem z tym tematem. No to dobra, to jedziemy. Więc zaczynamy. Może tutaj pokażę pewne rzeczy. Spójrzcie, Bitcoin bardzo ładnie jest na poziomie 26,5 tysiąca i nie bez powodu się tutaj bierze, dlatego że w tej chwili próbujemy tutaj dostać się do tych likwidacji, które są rozmieszczone, zobaczcie, o, tak tutaj w tych tutaj zobaczcie, w tych miejscach 26,200 i tutaj jest, mamy 26,5 i one są tutaj właśnie porozmieszczane, żeby je po prostu zjeść, tak? Na naszym tutaj panelu widzimy, że mamy poziom 26,5 i mamy 50. Jeżeli byśmy tutaj weszli, to wtedy Bitcoin by odzyskał cenę i być może atakowałby na 27 tysięcy. Także to tyle, taki skrót, bo nic się tutaj nie zmienia. Bitcoina tak zwany volatility index, czyli wykres zmienności, zobaczcie, Bitcoin volatility index jest, zobaczmy, jest na samym dole tutaj, zobaczcie, jest na samym dole. Tutaj były bardzo dolne, ale teraz jesteśmy tutaj na samym dole, więc to oznacza, że coś się wkrótce wydarzy i będzie jakieś ogromne wysprzęglenie, jakiś ogromny tutaj ruch. Ważnym też jest momentem, jak sobie popatrzymy na CryptoQuant, jeżeli mamy, powiedzmy, net unrealized loss, to wallety, które są na bardzo dużym losie, tak, pokazują, że po prostu, jeżeli ten wskaźnik po prostu pokazuje, że dużo ludzi, powiedzmy, zrealizowało swój los, tak, to ten akurat nie pokazuje tego, bo to jest unrealized loss, to znaczy, że nie ma komu sprzedawać. Właśnie nie wiem, gdzie jest na tym, gdzie jest tutaj na kryptokoincie realized loss, tak, trochę tak. No nie wiem, dziwnie tak jest porozmieszczane, takie dziwne słówka kluczowe są. Ale wtedy, jeżeli widzimy, że jest duża zrealizowana strata, to wiecie, ten kto sprzedał, to już sprzedał. Już on raczej nie będzie sprzedawał. Więc czekam na właśnie takie tutaj jeszcze wysprzęglenia i widać, że market maker cały czas tutaj nam działa. Więc patrząc dalej, nadal jesteśmy, zobaczmy tutaj momencik. Nadal próbujemy zrobić ten head and shoulders i na razie według tej tutaj trend linii, zobaczcie, według tej trend linii, na razie cały czas idziemy tutaj do dołu. Jeżeli wyłamiemy się, to znaczy, że mogliśmy skończyć tą falę. Następnie mielibyśmy podbicie, albo zaczynamy w ogóle nowy impuls, gdzie byśmy się spotkali na 400 tysiącach. Tak? A jak nie, no to jeżeli będzie niższy dołek, no to znaczy niższy szczyt, to wtedy zaczynamy cały czas tutaj tą korektę. Więc no cóż, musimy przebić po prostu tę linię 0B. I dobra, idziemy tutaj dalej. Popatrzmy na takie ciekawsze tutaj monety.
I w tej chwili, spójrzcie, taki Radix ma wsparcie tutaj 50 i 200. Widać, że niedługo będzie ten Babylon Upgrade, to jest 27, więc już za dwa dni. No i po prostu albo być, albo nie być, tak? Albo być, albo nie być. DLSA, tak tutaj już nie ma tych żadnych eventów, ale bardzo ciekawie wygląda. Więc no jeżeli ruszy się cokolwiek, to wtedy te coiny zaczną też iść do góry. No mam jeszcze inne też coiny jak Well, który zaczyna wreszcie tutaj tak się już troszeczkę poziomować. I co tutaj? No nie za bardzo jeszcze, nie za bardzo różne. Run w tej chwili też tutaj korekci. Zobaczcie, ładnie RSI na jednym poziomie jest, także też obserwować. Daj mi się, że na podbicie. Ja rano dzisiaj, jak ktoś jest na Telegramie i oglądał poranny market update, to tutaj przelecieliśmy przez wszystkie te monety L1. Ja na przykład ładnie wygląda AWAX. Po prostu czekam, aż ten AWAX wybije szambo. Ponownie DOT też bardzo ładnie wygląda. ADA tak wygląda też dobrze. ADA wygląda. Matic też dobrze wygląda. NIR też dobrze wygląda. Znaczy dobrze. Chodzi mi o to, że na przykład taki AWAX i DOT oraz ADA, znaczy AWAX i DOT wyglądają tak, powiedzmy, tak jakbym chciał. Natomiast te są nadal pod oporem i dopiero tak jak widzicie retest mniej więcej na poziomie 1-2, co to jest NIR, wtedy NIR odzyskałby jakby swoją tutaj godność i mógłby wyłamywać się do góry, więc na razie fajnie wygląda, gdyż jest nadzieja, że wybije do góry, ale według całego tego spadku, ok, nie zdziwiłbym się, że nagle byśmy zobaczyli tutaj niższy ten dołek, świetnie byłaby wtedy 3-pinowa dywergencja i od tego momentu tutaj by było można iść, prawdopodobnie tutaj na tym momencie załapało się bardzo dużo dźwigni. No i wtedy, a wiecie co, szybko to sprawdzimy sobie, jeżeli możemy. To jest NIR. Weźmy sobie tutaj. Aż dziw bierze, że ta strona jest za darmo, naprawdę. Aż dziw bierze, że strona jest za darmo. Aż dziw bierze. NIR mamy. O, jest. NIR, USDT, Binance. Dobra. Zobaczmy. Tutaj likwidacje shortów są dosyć blisko, a longi poładowały się gdzie? Mniej więcej na około... Ja weźmy tutaj jeszcze tylko NIR, zobaczymy na ogólnie giełdowe rzeczy, gdzie są. No bliżej jest do likwidacji shortów, tak jakby cena miała pójść do góry. A tutaj zaczyna się 1.09, weźmy tutaj na 1.09, gdzie to mamy? 1.0, tutaj, zaraz, czyli tutaj pierwsze, tak jak mówiłem, o, tutaj mniej więcej pierwsze longi są na 1.09, o tutaj zaraz pod tą ceną, czyli już tutaj ludzie poładowali się ponownie, tak? Więcej jest widać shortów i tutaj market maker się próbuje do nich dobrać, ale od 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, zobaczcie ile tego jest, jest po prostu bardzo dużo likwidacji longów, czyli 1.5, zobaczmy, o, centralnie pod tym tutaj dołkiem, w tej strefie, tutaj płynności, w tej strefie, jest dużo likwidacji longów, więc jakbyśmy tutaj na chwilę zeszli, zrobili dywergencję i wtedy do góry, to już by nie było tych tutaj koczowników i wtedy można tą cenę tutaj wybijać do góry. Dobra, na razie to by było na tyle, jeszcze zobaczmy sobie tylko chwileczkę przez S&P, gdyż S&P wygląda cudownie. W tej chwili ładnie zretestowaliśmy tutaj ten dołek, zobaczcie, weźmy sobie na mniejszą oś czasu. Ja myślę, że cały czas jeszcze mamy szansę zgarnąć ten gap tutaj, co się pojawił, a to dlatego, że dzisiaj już nie pokażę tych coinów innego typu, takie jak Synth, ten Synthetics i tam inne z gemsów, bo już brak czasu, to jutro może pokażę. Sporo tam też tam się dzieje. Ale chciałbym teraz pokazać jeszcze DXY tutaj na sekundeczkę. Patrzcie, DXY w tej chwili wybija kolejny tutaj szczyt i patrzcie, mamy ten top. Jeżeli teraz będzie fake out, mamy szansę, żeby DXY skorekciło tutaj do naszego tego poziomu 103, a następnie znowu szło do góry, ale ta korekta dałaby nam tego boosta. Dobra? Widać, że po prostu DXY zaczyna znowu wysprzęglać wszystkich i głównie też tutaj zobaczcie, co dzieje się z Chinami. Te też potrzebują dolarów, więc robi się ciekawie. Robi się ciekawie, tym bardziej, że olej też idzie do góry cały czas. Każdy próbuje tą gospodarkę jeszcze wydębić, więcej opłat, wszystkie droższe rzeczy. No i zaraz sobie zejdziemy do tych, do likwidacji rynkowych. Dobra, patrzcie, co się dzieje. New orders, ok, jest minus 10. New orders minus 10, czyli nie ma nowych zamówień, spadają, tak? Unfilled orders minus 13.
Więc zobaczcie tutaj. Previous diffusion index 16 minus 10. Poprzedni tutaj, unfilled, minus 4,8, czyli tutaj już unfilled orders mówiło się, że już coś nie tak jest, dlatego te new orders było takim dziwnym, tym dziwną ceną, znaczy dziwną wartością, taką ugotowaną, bym powiedział. No ale dalej, im dalej w głąb, tym raczej ciężko jest gotować te księgi. Mieliśmy tutaj, unfilled orders był na minus 4,8, teraz jest na minus 13. I w tej chwili zobaczcie, prices paid i prices received. Prices paid było 25, a received jest niższa, więc ktoś tutaj po prostu nie ma jak zarobić na tej marży, tak? Nie ma tej marży. Number of employees, to jest dobre. Słuchajcie, number of employees minus 6, minus 5,7, na razie w tym samym miejscu, ale te zmiany pchną prawdopodobnie te zmiany tutaj do dołu, tak? Te zmiany do dołu, także czekamy na te bezrobocia. Dodatkowo w Stanach, spójrzcie, jak rośnie Federal Government Current Expenditures Interest Payments, czyli dług, obsługa tego, tego długu, okay? Tego długu. Więc jest sporo, sporo rośnie. Zobaczcie, wraz z podniesieniem stóp procentowych od razu bardzo, bardzo długo, czyli to, co musi Fed wypłacić, powiedzmy firmom, kasie, która jest trzymana w Fed Funding Rate, tak? Fed Funding Rate. Więc tutaj koszty obsługi długu państwa w Polsce, zobaczmy, jak mianowo zaczęły. Plany rządu w miliardach złotych. Tutaj jest, to jest prognozy, tak? Bo to akurat nie wiem, ale mniej więcej prawdopodobnie tak to poszło. Więc zobaczcie sobie, jak koszt obsługi rośnie. I teraz patrzcie, jeżeli mamy wysokie procenty, okay? Jeżeli mamy wysokie procenty, to pamiętajcie, że państwo, które wypuszcza obligacje, okay? Czyli dług, który ktoś musi kupić, te fiaty, torby, które musi kupić, rośnie procent tego długu. Więc jeżeli wypuszczają to po tak drogim kosztach, tak drogich kosztach, powiedzmy, obsługi, to tym samym więcej będziemy musieli oddać. Więc jeżeli zbliża się, tak jak teraz przed wyborami, tak, i tutaj po wyborach będą musieli też drukować, u nas czy w Stanach, zbliża się taki ogromny moment, to jak myślicie? Jak myślicie? Czy będą wypuszczać coraz więcej długu po tak wysokim procencie, czy jednak załadują ten procent do dołu, spadną te odsetki, wtedy wypuszczą dużo, dużo długu, dużo do druku, no i z powrotem będą powoli to podnosić. No, tak to wygląda. Inaczej nie da rady, inaczej zacznie państwo być po prostu defaultować na różnych, czy bankrutować na różnych innych opcjach zaciągniętego długu, więc robi się ciekawie. Wszędzie robi się bardzo ciekawie, robi się to samo. I ktoś tam powiedział, że czemu nie mogą oni drukować nieskończoność? No i właśnie tutaj nie mogą drukować nieskończoność, ponieważ na straży drukowania w nieskończoność stoi taki wskaźnik jak inflacja. Okay? Jeżeli nadrukują mnóstwo, to ta waluta będzie po prostu bezużyteczna. Ludzie zaczną uciekać z tej waluty, no i wtedy po prostu tą walutą nie będzie można władować nic, bo jak to się powiedzieć? Włodować, wojarzyć albo u władzy, że nie będzie można nic za bardzo zrobić, dać ludziom o, 800 plus, 1500 plus, czy tam w ogóle plus, ponieważ ta waluta będzie nic nie warta. Wkrótce to nie będzie 800 plus, a 8000 plus, jeżeli tak dalej pójdzie, prawda? Tym samym państwo, na przykład ludzie często mówią na El Salvador, tak? Ale spójrzcie, El Salvador jest to pierwsze państwo, które wydaje obligacje denominowane w Bitcoinie, które przeznacza na infrastrukturę, która będzie wydobywać tego Bitcoina, używając geotermalnej energii, na którą nie trzeba będzie płacić. Rozumiemy? Tylko koszty obsługi maintenance. To jest to pierwszy raz coś takiego. To tak jakbyśmy mieli, powiedzmy, możliwość inwestowania w spółki Skarbu Państwa kopalniane, tak? Które przy, powiedzmy, zerowym nakładzie energii mogłyby wytwarzać węgiel, a my byśmy byli jakby, no tak jak normalnie, można tam kupować inwestycje i podinwestycje, tak te rzeczy, ale byłoby to częścią, powiedzmy, tej infrastruktury, która jakby zbędną energię lub darmową energię, bo tam jest z geotermalnych, można by było przerabiać na po prostu zysk.
Dlatego to jest tak ważne. W tej chwili, jeżeli państwo oferuje obligacje, okay, to jest to obligacje zabezpieczone niczym, niczym, że ja tobie oddam. Marek, pożyczysz tamten? A czym to jest zabezpieczone? Moim słowem honoru, że cię oddam. Tak to jest zabezpieczone. A nie tym, że na przykład, hej, pożyczymy wam ten hajs, ale ten hajs bierze się z tej fabryki. Okay? I to posłuży jako po prostu investment i później będziemy to spłacać do produkcji. To jest... Tego już dawno nie było, takich rzeczy, tak? To tak jak prywatne firmy szukają jakichś inwestycji pod właśnie rzeczy albo korporacje i wydają swoje obligacje i te obligacje są, powiedzmy, zysk z tych obligacji, znaczy zysk obligacji. To, że korporacja wam odda, zależy od zysków tej firmy, prawda? Tak, tak jakbym to tak wytłumaczył. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, wiadomości. Tutaj oczywiście zrzutka. Tu już raz pokazywałem tego chłopca tutaj ponownie, więc link będzie pod opisem. Fear, neutral, tak jakby coś się zmieniało. Crypto Bubbles też warto oglądać, co, gdzie jest tutaj kasa. No i wreszcie rusza się tutaj ten Moonbeam. Koż tam, no nie wiem, nie za bardzo się coś dzieje, więc tak jak GLMR się rusza, tak samo jak i Mover właśnie, bo to są połączone. Więc no, tak nie za bardzo... Nie za bardzo tutaj widzę, no tam się w sumie nic takiego nie dzieje, tak? Nic takiego nie dzieje. Wild też jeszcze ma retest w tym momencie, też nagadałem na Telegramie. To jest ciekawe rzeczy się tutaj zapowiadają. Zobaczcie, Deutsche Bank został, dostał karę 25 milionów za słabe raportowanie AML. I teraz firma nie dała rady mieć anti-money laundering w innych tutaj i jeszcze tam nagięła inne różne zasady, tak? I tutaj właśnie SEC nałożył na nią karę. Właśnie nie za bardzo, nie wiem, American, dobra. SEC nałożył karę. I teraz takie to jest pytanie, zobaczcie. Czy można na przykład centralnie, powiedzmy, jak będzie jakiś, nie wiem, polityk występował, czy od razu można nazwać go złodziejem? Ciekaw jestem, jakby ktoś wyszedł, na przykład powiedział, ty i ty jesteś złodziejem. Oficjalnie to mówię i jesteś złodziejem. I ktoś powie, ale o co chodzi, o co chodzi? Spójrzcie, jeżeli wy, okej, okay, czy my, czy jak, czy każdy z nas jest traktowany jako złodziej od razu, to dlaczego nie można powiedzieć, że polityk też jest złodziejem? Od razu, centralnie, oficjalnie, w jakichś gazetach na przykład. Na przykład panie taki i taki, panie premierze, jest pan złodziejem i koniec. Jeżeli powiedzmy ktoś, powiedzmy, jeżeli mamy całe zużycie tutaj gotówki, jeżeli malutki, powiedzmy, procent ludzi, okej, okay, malutki tutaj procent ludzi, oszukuje, kradnie, nie wiem, robi tam jakiś, handluje jakimś tam żywym towarem i w ogóle tak, i używa do tego, powiedzmy, pieniędzy, powiedzmy, złota, srebra, czegokolwiek, okej, okay, to jeżeli później cały glob musi podlegać takiej kontroli, ponieważ ta grupka tutaj jest kryminalistami i żeby ich unieważnić, to wszyscy są podejrzani automatycznie i takie zasady się robi, no to w takim zasadzie ja też mogę nazwać, że ten polityk też jest kryminalistą. Jest kryminalistą, po prostu kryminalistą. Od razu, jest pan kryminalistą, no, kryminalistą, tak. Na przykład z kimś się rozmawia, idę. I wtedy jaka jest różnica? Rozumiemy, jeżeli ja jestem traktowany jako kryminalista i muszę podać moje fotkę, moje zdjęcie, to gdzie my z tym idziemy? To jeżeli, powiedzmy, ktoś jedzie samochodem i po pijaku kogoś przejedzie, no to na przykład każdy od razu powinien być traktowany jako pijak i kierowca pijak i ubezpieczenie każdemu powinno pójść do góry. Idąc tym tropem dalej, jeżeli mamy noże, to każdy, kto kupuje nóż, powinien od razu być traktowany jako potencjalny zabójca. Albo idąc, nie wiem, innym tropem, cokolwiek, jeżeli trafi się w jakiejś puli danych, czyli w jakiejś puli kontrolnej, powiedzmy, badanej grupy, ktoś jeden, to zakładamy, że wszyscy są wtedy przedstawicielem tego jednego. No tak to wygląda z takich głupot, jakie nam tutaj wlepiają banksterzy i powiedzmy ci z World Economic Forum i inni.
Na przykład ja tam w ogóle nie jestem za takimi regulacjami. Takie relegacje są, pokazują, że na przykład ja jestem złodziejem. To jeżeli ktoś ciężko pracuje, odkłada pieniądze, a potem nie może ich wybrać i zadawana jest mu 1000 pytań, no to jest chyba on złodziejem. No tak mi się wydaje. Traktowany jest jak złodziej. USDT, to jest ciekawe, spójrzcie. Nie wiem tylko czemu tutaj takie różne strony pokazują takie rzeczy. USDT, ok, Tether is confused in Singapore. I spójrzcie, ten artykuł jest sam w sobie zaprzeczany. Highlighted, chodzi o to, że firma przestała obsługiwać klientów z Singapuru w maju 2020 roku. I cały artykuł powstał bla, 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 tak, tutaj. I tutaj ktoś właśnie napisał dobrze, żeby zobaczyć, od kiedy oni to robią. I o to chodzi, że oni to zrobili w 2020, a cały food się rozlewa teraz, że niby teraz w 2023 nie obsługuje on firm z Singapuru i dlaczego tak się stało? Ale to już jest 2020, to już jest od mega ten, nikt, rozumiecie, po co jest w ogóle ten artykuł? Wydaje mi się, że celowo jest już w tej chwili foodowanie na USDT, że USDT ma problemy i nie obsługuje tego, nie obsługuje Singapuru, tak? Nie obsługuje Singapuru i że parę jakiś tam, jakaś firma po maju 20, okej, mogła jeszcze dostać USDT, być obsłużona w Singapurze, ale co ma w ogóle piernik do wytraka, rozumiecie? Kto? Więc jeżeli ja widzę strony, powiedzmy, czasami Cointelegraph takie coś pisze i tutaj, to dla mnie jest to już gówno, a nie strona do informacji. Jeżeli ktoś takie rzeczy pisze, jeżeli ktoś takie rzeczy pokazuje, takie szkoda na to czasu. No i chodzimy do Chainlinka. Chainlink, ok? W tej chwili robi się pewien motyw. Ja tego tutaj Chrisa Blacka pokazywałem parę razy na kanale. On negatywnie jest nastawiony do Chainlinka całkowicie i mówi, że jeżeli całe DeFi, praktycznie całe DeFi obsługuje moneta, która ma 9, teraz już 8 walidatorów głównych, multisync, tak? Czyli ja widzę to tak. Widzę, że Chainlink mógłby być jednym z użyć na końcu hossy, tej co będzie teraz, jako po prostu, wiecie, tak jak Triaros Capital padł, potem FTX padł, Luna padła, takie kroki milowe do zakończenia hossy, tak? Do wejścia do bear marketu. I wydaje mi się, że jednym takim krokiem mógłby być Chainlink. Pomyślcie sobie, jeżeli ta hossa ruszy, jeżeli naprawdę będzie kapitalizacja powiedzmy 9 trylionów dolarów, tak? Czyli 9 bilionów na naszą nomenklaturę, to później potrzeba będzie jakichś ogromnych katalizatorów, żeby ten rynek po prostu spuścić, żeby sfudować, żeby załamać, żeby wyregulować, żeby zrobić z nim cokolwiek, wytrzeć sobie usta, nie wiem, wycieraczkę, kibel, cokolwiek, tak? I żeby po prostu każdy w panice uciekł. I do tego nadawałby się Chainlink. Pomyślcie sobie, Chainlink to jakby nie było Oracle, tak? Czyli ktoś, kto ze świata zewnętrznego, okej, okay, fiduje tą, pokazuje tą cenę dla... Ącik, pokazuje tą cenę dla, oj, tak kolor dobrałem jak, okej, okay, pokazuje tą cenę do blockchainu, tak? I na przykład powiedzmy pomiędzy różnymi giełdami, tak? Pomiędzy różnymi giełdami ta cena jest powiedzmy utrzymywana, tak? Wszystko się tutaj łączy. Więc jeżeli powiedzmy Chainlink zmieniłby na przykład cenę czegoś z 5 dolarów na 4 dolary, ponieważ ta, tych 8 by, powiedzmy, nie wiem, 8 zdecydowałoby, czy teraz 8 by było 9, zdecydowałoby, że nadpiszą pewną wartość, to zobaczcie sobie, jakie wtedy likwidacje by wszędzie poszły. Byłby po prostu mega food, mega strata, nie wiem, mega wszystko, że na sekundę byłaby jakaś zmiana, coś takiego. I potem by się okazało, że z tych entities, nie wiem, paru z nich uciekło. Nie mam pojęcia, widzisz, zawsze coś się znajdzie na kogoś, tak? Coś się znajdzie na kogoś. I takie coś by było. Tak się dzieje, jeżeli coś jest scentralizowane bardzo. Ciekawe, co? Ciekawe, także czekam. Dla mnie Chainlink w tej chwili jest dobrym miejscem do zarobku. Okej, okay? Ja czekam, aż on po prostu odpłynie, bo będzie na pewno jakieś wzięcie na niego, skoro jest jedynym, największym takim Oracle, jak przyjdzie rynek. Ale... Znaczy będzie na pewno. No liczę na to, że będzie. Bo nie ma tutaj żadnych gwarancji. Są tylko prawdopodobieństwa. Ale tym samym wydaje mi się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie użyty jako jeden z tych katalizatorów miażdżących przyszłą hossę. Pamiętajcie, że banksterka, TradFi nie mają, oni nie mają jakiegoś sentymentu, że a no Chainlink, a ci ludzie. Ci ludzie widzieliście w tamtym roku
trzech głównych tych twórców DeFi, wydaje mi się też Makera, tak? Przestało, jeden dziwnie w helikopterze cyknął, jeden podczas snu zmarł, a jednemu zmarło się podczas słynnego pływania. Okej? Okay? No i tyle. I powiedzcie mi, jakby te osoby były zagrożone, to czy nie zrobiłyby takiego czegoś? No właśnie, zrobiłyby, więc nie można dać im szansy. Bankruptcy feeling, teraz ten post chodzi wszędzie. I zobaczcie, że jak na ironię w naszych datach zbliżamy się do kolejnej zupy, czyli do naszego garu wielkiego, w którym wrzucamy wysokie procenty, małe bezrobocie, okay, małe bezrobocie, czyli rozgrzana gospodarka, mamy ten dużo kredytu, mamy zwalniające GDP, czyli PKB, okay. Dołączamy też upadłości firm. Więc ta zupa zaczyna już tutaj bulgotać. Okay. Bulgotać. No i cóż, wydaje mi się, że będzie pierdzielnięcie, ale od razu z szybkim odbiciem. Wątpię, żeby tak pozwolili. Słuchajcie, są w tej chwili wybory, czy to w Polsce, czy to będą w Stanach. Pomyślcie sobie, jeżeli teraz byłoby źle, dobra, i powiedzmy byłby mega crash, to obecna partia już by nie wygrała wyborów. No bo po prostu by ich rozszarpali. Po prostu by powiedzieli see ya, goodbye, sayonara. Do widzenia. Po prostu by ich rozszarpali. Więc w ich temacie należy tak zbrukać, tak zapluć tą całą gospodarkę, żeby po prostu wygrać te wybory, a później mamy czas. Znowu będziemy gotować różne rzeczy, księgować gdzieś coś, weźmiemy pożyczkę na, nie wiem, panią Marylkę, która powiedzmy gdzieś jest na Bahamach i praktycznie nie istnieje, w ogóle nigdy nie było pani Marylki, a wpiszemy to, że to jest fundacja, coś tam tutaj i dług mamy mały. Czemu nie? Tak to się zaczyna. Tylko chciałbym zwrócić pewną uwagę tutaj. Zobaczcie, zawsze trzeba patrzeć na cykle. Jak wam się wydaje, co widać tutaj? Mi się tutaj pojawia to, że odległość od tego do tego była bardzo duża, ale odległość od tego do tego jest już bardzo mała. Więc jeżeli odległość będzie tutaj wkrótce jeszcze mniejsza, to rok 2025, okay, będzie ultramomentum, w którym wtedy dopiero zacznie się wszystko. Więc my jesteśmy tutaj, żeby ugrać ten czas. No bo ja nie wiem, co będzie w 2025. Się domyślam, że to będzie, nie wiem, mega crash wszystkich kraszy, ale dzięki temu będę miał czas, żeby na przykład, powiedzmy, nie wiem, wypierdzielić z Unii, nie mam pojęcia, a gdzieś osiąść, cokolwiek robić, bo może być nieciekawie. Tak to wygląda. Inni będą musieli przyjąć pewne rzeczy. I tak jak czytacie w książkach, powiedzmy, że jak, nie wiem, idzie jakaś tam wojenka czy coś takiego, to część ludzi po prostu zostaje, jest niszczona, jest, powiedzmy, tam gdzieś przesiedlana, robią z nimi co chcą, a część ludzi, która miała ten czas, porzuca wszystko, co ma, bo ma, powiedzmy, jakiś liquid asset i ucieka w strefę, gdzie nie ma wojny albo jest bezpieczniejsza i zaczyna tam nowe życie. Lub życie do czasu, aż tutaj, powiedzmy, po 10 latach będzie lepiej. Dochodzimy do tego momentu, w którym jak się uczyliście kiedyś z historii albo obserwowaliście pewne historyczne rzeczy i ginęło bardzo dużo ludzi, jak na przykład jakiś wróg poszedł do miasta i tam zaczął zabijać, mordować ludzi, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ci ludzie byli w mieście? Odpowiedź jest taka, bo nie mieli jak uciec, nie mieli skąd, nie mieli, tam ich był dorobek życia. Więc jeżeli ci ludzie nie są na tyle rozwinięci, żeby, powiedzmy, porzucić dorobek życia i uciekać, tak jak niektórzy Żydzi zrobili, uciekli na przykład do Ameryki, tak? No to wtedy giną, rozumiecie? Albo na przykład istnieje, że stracą pracę, albo powiedzmy, że, no nie wiem, ja już tutaj, wiecie, tam wolnia i ten to mówię tu już w takim końcowej fazie, ale chodzi mi o to, że na przykład może być, powiedzmy, część ludzi w małym miasteczku, okay, gdzie były, powiedzmy, dwa zakłady i te dwa zakłady będą skasowane, straci pracę. Okay? I co to miasteczko? To miasteczko poupadnie, powiedzmy. Ale ludzie, którzy by wiedzieli, że te zakłady i tak siądą, bo ponieważ może być problem, to nie wiedzą, mogą siąść, już by sobie, powiedzmy, układali drogę, gdzie na przykład wyjadą, może do większego miasta, może kupią samochód i będą dojeżdżać tam i z powrotem z większego miasta, bo będą wiedzieć, że takie coś jest możliwe przez 2-3 lata, taki dojazd i tyle. Ja tak na przykład robię, tak? I u mnie sytuacja była całkiem dobra. Natomiast u innych było źle. Okay? Było bardzo źle. O to mi chodzi, że
tą wiedzę warto wykorzystywać w taki sposób. No i mamy Elon Musk i tutaj właśnie ten Optimus, zaczyna być ten Tesla Days, tak? To będzie 30 chyba. Także no ten robot tutaj zaczyna się rozwijać, no i ten memecoin Opti tam może coś przypompować, huk wie. Pamiętacie tą firmę, która w Polsce ma dużo bardzo tych nieruchomości, ta norweska, czy jak ona była? Co mówiłem, że zaczyna tam zaglądać jej to samo co w Evergrande? Dostała dofinansowanie. I tutaj już mówię od razu, Evergrande też na początku dostało dofinansowanie. Także popatrzcie, problem jest taki, że asety tracą i ktoś wrzuca kolejną kasę w taką firmę. Moje pytanie jest, jeżeli firma ma przynosić zyski, co musi być? Asety muszą zacząć odzyskiwać swoją wartość. Czyli firma musi mieć prosperity. Musi zacząć po prostu mieć przychody. A w rozgrzanej gospodarce, tutaj już u góry, jeżeli mamy już na maksa wybicie i teraz widać, że nie wiem ile tej kasy trzeba jeszcze, żeby to podgonić, pytanie, czy ona będzie przyciągała, wiecie, czy ona będzie generowała zyski. Tak było z Evergrande. W Evergrande bardzo dużo różnego typu domów, wszystkiego. Pytanie, jeżeli nie ma kto tego kupować, albo ktoś kupił dziury w ziemi, a to nie jest dokończane, albo ktoś ma po 3, 4, 5 domów i już za bardzo nie ma tego jak kupować, to co dofinansowanie dadzą? Nic. Nic. Więc czekam, chyba że coś się zmieni i ta firma rzuci swoje wszystkie zapasy na powiedzmy rynek, jak będzie te podbicie na nieruchomościach. Jak takie coś zauważymy, pamiętajcie, ta firma się wysprzęgla i potem supply domów, supply mieszkań byłby zwiększony. I mamy Evergrande, zobaczcie. Kolejny tutaj kamień wokół stoi dla Evergrande. Debt, czyli ten restrukturyzacja długów, tak, plan, który spowodował, że znowu Evergrande to jest padło. Tak jak mówię, jest to samo. Ta firma musi generować. Tak samo jakbyście mieli, powiedzmy, kupić piekarnię, ale główny piec tej piekarni, okay, albo ktoś, kto posiada recepturę tej piekarni, no pies powiedzmy, bo to tam recepturę można zmienić, pies byłby uszkodzony w stanie, w którego nie można by go było naprawić. No to ile ta piekarnia jest warta? Nic nie jest warta. Chyba że ktoś postawi tam lodziarnię. Okay? Tak by wtedy to było, więc no nie wiem. No i NIR, uważajcie też na NIR, on będzie miał, to sobie zaznaczmy, NIR będzie miał 7-10, będzie miał NIR Days, coś takiego, także tam NIR Days, nazwijmy to NIR Days, jak to się nazywa? Open Web, jak to się nazywa? NIRCON. NIRCON Event, dobra. Cyk. Więc może być tutaj te wybicie i na tym NIRCONie pewnie zostaną pokazane jakieś nowe funkcje i to by było, tak jak mówię, no większość tych konów jest wszystko albo nic, albo oderwiemy się i po prostu polecimy naprawdę z Bitcoinem i tutaj do góry i te coiny będą zyskiwały, albo po prostu będzie jedna wielki kapsztolec, po prostu przyjdzie nas kapsztolec i nas tutaj zakasuje. IDX nie miało jeszcze swojego, zobaczcie, nie miało jeszcze swojego testnetu. I wygląda bardzo sowicie tutaj. Raz, że weszło tutaj na tą 50, wydaje mi się też, że chyba też weszło na 200. Nie. A, bo to jest dniówka. Tutaj mi się wydaje, że też nie bardzo. Nie mam momencik. To jest. Aha, bo to jest dniówka na 5-godzinówce pewnie jest, mi się wydaje. O, tutaj. I o, tutaj. Tak. Jest tutaj, weszłam powyżej tej 200, więc wydaje mi się, że teraz albo po prostu w następnej jakimś tam turze dopiero by przypompowało, ale już widać, że się zbiera tak na to. Także sobie popatrzymy tutaj na tą energię. Jest moc, jest wszystko, mogłoby być podbicie na tym, pod te wydarzenie. Inaczej to już tutaj raczej nie w tym czasie. No i na bankierze ciekawe informacje, pokażę Wam jedną informację, manipulacja tygodnia. No i tutaj analitycy, ceny mieszkań w perspektywie roku mogą wzrosnąć, czyli mamy nasz kredyt 2%, ok, i pakowanie ludzi w granat, bo mogą wzrosnąć. Analitycy PKO mówią, że mogą wzrosnąć, mogą, no pięknie, tylko że analitycy mówią, co będzie po półtorej roku, po tym roku, nie mówią, taki to jest tytuł, nie mówią, trzeba patrzeć na to, czego nie mówią. Resort finansów, marże obligacji, świetnie, czemu nie? Jeszcze kilka dni, 10%, booking. Niemcy nie zadowoleni z elektryków, większość właścicieli żałuje zakupu i wchodzimy do
wiadomości dnia w Polsce. Spójrzcie, jaka manipulacja. To jest już manipulacja. Oh my god. Pani Katarzyna Wiązowska mówi. Zdaniem Tadeusza Kowalskiego, czyli tak, wiadomości TVP zostaną ukarane za manipulację. I tutaj dowiadujemy się z tego, znaczy to nie pani ta Katarzyna mówi, tylko tutaj opisała to, że zdaniem Tadeusza Kowalskiego w trzech wydaniach wiadomości doszło do naruszenia artykułu po marsjańsku, mówiącym o tym, słuchajcie, telewizja realizuje misję publiczną, oferując całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem kół i niezależnością. No, ja pierdzielę. Ja bym to nazwał nie TVP, tylko TV-Defi. Może tak, okej. Okay. Jak podaje portal... Idziemy dalej. Kowalskiemu nie podoba się też, tutaj opisują, że widz polski miał to, może mieć to i tam tutaj, że rząd stoi na straży polskich rolników, bla, 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 bla. Jak zobaczyłem to i to, mówię, no nie, mówię. Kowalskiemu nie podoba też się, że programy TVP sugerują, że celem Tuska nie jest wygranie wyborów, tylko wojna domowa tuż po ich przegraniu, co ma przestraszyć widza i przekonać go, że Donald Tusk zagraża mechanizmom demokracji. No i patrząc na coś takiego, jak myślicie, kto pchnął tutaj do napisania lub, nie wiem, do całej tej wrzawy, znaczy nie napisania raczej, do całej tej wrzawy tutaj właśnie i później pewnie tam do opisywania tego wszystkiego. Kto to pchnął, jak myślicie? No kto to mógł pchnąć? No wiadomo. Wiadomo, kto to pchnął, prawda? Opozycja, która wcześniej też nic nie zrobiła, tak? Czyli ten kocia kupa zawiązana, nie, psia kupa zawiązana w kocią kupę lub na odwrót, bo tak to się między tymi dwoma partiami robi. Zastrzeżenia dotyczą też negatywnej puenty na temat kandydatów Koalicji Obywatelskiej. No i widzimy tutaj, więc cały ten artykuł nie ma nic tutaj wspólnego z tym, że coś tutaj źle poszło, że programy są zróżnicowane, tylko chodzi o to, że telewizja, która jest pod władaniem PiS-u w tej chwili, tak, źle wypowiada się o ludziach z tam, nie wiem, czy to, nie wiem, kolegi, czy petencji, tam PO, czy tam kogokolwiek, whatever, okej, okay, whatever, źle się wypowiada. I tutaj to wszystko stało opisane, autopromocja, tu manipulacja, zastraszanie, jedna wielka kupa, na która została przez kogoś zrobiona, a winien jest nie kto inny, jak kot. I na tym optymistycznym akcencie kończymy. Pamiętajcie, zbliża się gruby biegnij, któremu już się kończą te wszystkie izotoniki. No i część ludzi uwierzy właśnie w te tutaj obrońcowe, telewizyjne różne rzeczy. I niestety na samym dołku puści swoje torby, a następnie będzie niezłe odbicie. Na razie, trzymajcie się, cześć!